Niech ryczy z bólu ranny łoś! Zwierz zdrów przebiega. Widzieliście kiedyś Ciacho? Taka niezła polska komedia. Powiedział nikt. Nie będę po raz kolejny opowiadał o tym, jak wielka jest dysproporcja pomiędzy komediami Patryka Wegi, a nie komediami Patryka Wegi. Robiłem to już przy okazji Last Minute. Analiza krytyczna dzieła. Jeżeli pamiętacie recenzję tego filmu, albo co lepsze, oglądaliście cały ten rzyk, to pewnie rozbudzę w was apetyt, mówiąc, że przy Ciachu Last Minute jest całkiem spoko. Polska mafia, Walensa, Kubica, Kaciński, siema siema. Cytując pewną mądrą osobę, dodam, że Ciach jest chyba najbliżej z wszystkich filmów, które przerabiałem, do Kacwawy. W sensie to jest już prawie ten sam poziom zażenowania. Tą mądrą osobą byłem ja, jakby co. Zacznijmy może od tego, jak film nam się przedstawia. Wszak pierwszy żart może świadczyć o komedii tyle, co pierwsza łyżka rosołu o rosole. W sensie, jak jesz rosół, to po pierwszej łyżce już weź mniej więcej, jaki to będzie rosół. Czy to będzie dobry rosół, czy to będzie niedobry rosół. Powiem tak. Ciacho to rosół gotowany na gównie. I nie myślcie sobie, że ja użyłem takiego porównania, bo jestem ordynarnym świntuchem. Nie, nie. On jest naprawdę gotowany na gównie. Zobaczcie sobie pierwszy żart. Otóż to jest Dawid, brat głównej bohaterki, którą dopiero poznamy. I on sobie siedzi w kawiarni, bo się zastanawia, jak tu się oświadczyć swojej kobiecie. No i robi taki test w ciastku, ale uznaje, że nie, że w ciastku to nie, bo to brudno i trzeba mieć ręce. Potem, wiem, mam lepszy pomysł. Wsadzę sobie pierścionek w odbyt i w nocy zapytam Marysi, czy by nie chciała palcem w dupę mi wsadzić i ona go wtedy znajdzie. I to jest autentycznie pierwsza sytuacja, jaką widzimy. I gdyby jeszcze o sam żart chodziło, to no nadal byłoby to niesmaczne, ale no dobra. Ale pieszczotliwość, jaką została ta scena potraktowana, sprawia, że no już na początku tego filmu chce nam się z niego zrezygnować. Począwszy od tego niechybnego kadru, skończywszy na tym, że zadbano nawet o to, aby wyciągnięciu pierścionka z wiadomo kąt towarzyszył komediowy odgłos. Jeśli jakiś nieszczęśnik zdecydował się zabrać na ten film do kina dziewczynę jako na pierwszą randkę, to no nie nazwałbym tego trafionym pomysłem. Trafiony został za to Dawid za ten pomysł. Prosto w pysk. Dobry plan. Myślicie, że to koniec przygód z analnym Dawidem, ależ gdzie tam? Postać nie została jeszcze wystarczająco dogłębnie przedstawiona. Otóż w kolejnej scenie dowiadujemy się, że grany przez Tomasza Karolaka bohater jest ginekologiem. Oho, wyczuwam spory potencjał do wyśmienitych, zabawnych żartów. Proszę nie robić z siebie dziewicy, dobrze? Ale ja jestem dziewicą. Ten pierwszy raz najlepiej zrobić z profesjonalistą. Okej, gdybym miał porównać póki co poziom humoru w tym filmie do czegoś, to myślę, że porównałbym do noszenia koszulek z napisem "Instruktor seksu, pierwsza lekcja za darmo". Mniej więcej tak śmieszne. Okej, na szczęście, chociaż jak zaraz się okaże, może i wcale nie, zostawiamy na chwilę Dawida i poznajemy najmłodszego z braci. Obudźcie się! Albo postawię wszystkim pały i przestanę się z wami zabawiać. Co to kurwa było? Postawię wszystkim pały i przestanę. Nie, w sensie nie, że żart. Do marnych żartów zdążyłem już przywyknąć w 4 minuty. Co to za gość? On już się później nie pojawi, czemu? W sensie rozumiem, że to miało być najlepsze ujęcie wśród tych losowych statystów reagujących na żart. Nie, dobrze w filmie, wcale nie jesteś kurwa dziwny. Dowiedzmy się, kim jest ten najmłodszy brat. Najmłodszy brat Karolek, grany przez Pawła Małoszyńskiego, jest upośledzony. I mówiąc to, mam na myśli, że no naprawdę jest upośledzony. Mimo tego bierze udział w testach psychologicznych do jednostek antyterrorystycznych. Tak właśnie wyglądają te testy, w sensie wyświetla ci się takie coś jak w Milionerach, a Danuta Stenka się kładzie na podłodze. Oczywiście oblewa je i wraca smutny do domu samochodem, którego zdecydowanie nie powinien prowadzić, bo ma sparaliżowany mózg. Ale okej, przejdźmy teraz do trzeciego brata, Krzysia, granego przez Marcina Bosaka. Krzyś to postać, której równie dobrze mogłoby kurwa nie być wcale, no bo niczego w sumie nie wnosi. Powiedziałbym więcej, fajnie by było, gdyby go nie było, bo wtedy nie byłoby też jego żony Magdy, granej przez Joannę Liszowską, która znakomicie dba o to, aby widz nie wyszedł czasem z kina zrelaksowany. W skali bycia irytującym to jest coś na poziomie komarów, albo tej typiarki z pory mroku. Dajcie mi skręta! Pozwariuję!
Tylko ona ma taką przewagę, że szybko umarła. My się tutaj z Magdą będziemy męczyć do końca. Wracając do Krzysia, jest on kurą domową, z której śmieje się nie tylko żona, ale i własne dzieci, które jak dorosną, to chcą być pasza bicepsem. Chyba nie będziemy pracować, tylko zarabiać kasę na globalu. Kochanie, wyszedł ci. Trzymaj mnie! Okej, poznaliśmy już wszystkich braci i kilka nowych dowcipów z podtekstem. Pora na główną bohaterkę Basię. Czy da się polubić? Ale Teksas. Zgrzałam się jak pedofil w sklepie z zabawkami. Już po kilku zdaniach wiemy, że nie. Poruszałem się karetką na sygnale. W ścianach karetki znajduje się 100 kilo koksu. I właśnie na tym głównie zamierzam zrobić karierę roku. Okej, czyli nasza Basia to jest super policjantka. Załapaliście jej plan? Właśnie na tym głównie zamierzam zrobić karierę roku. Ja też nie, ale to nieważne, bo i tak się nie uda. Współpracownicy naszej bohaterki, którzy chyba mieli przejąć karetkę, zostają uśpieni przez jakichś rzezimieszków i to oni przejmują koks. Jednym z nich jest grany przez Tomasza Kota Jan, co jest interesujące, bo jak się chwilę później dowiadujemy, Jan jest również policjantem i chłopakiem Basi. Czyli mamy intrygę, ale tak naprawdę nie mamy intrygi, bo już na początku dowiadujemy się, o co chodzi w intrydze. Co to kurwa za intryga, jak wiem o co. Po zamieszaniu z mediami prawie wszyscy nasi bohaterowie spotykają się u Basi i jedzą wielkanocne śniadanie. Zdążyłam nic ugotować, ale mam dla was kurczaki. Piąteczka. No to co? Zapraszam do środka. No. Oho, widzę, że film ma swoją przerwę na prawilny placement. Chyba pora to wykorzystać. Halo? Cześć. Słuchaj, dzwonię ci powiedzieć, że do ciebie dzwonię, bo mam bardzo szybki internet. Dobra, nie zdążyłam nic ugotować. Nie, nie mogę ci powiedzieć w jakiej sieci, bo bo nagrywam teraz odcinek masochisty. I by było, że wiesz, że reklama. U Basi są już wszyscy oprócz Karolka, nie mylić z Karolakiem. Siedzi w aucie i ciągle myśli o zawalonym egzaminie, znaczy początkowo, a potem przypomina sobie, jak jego siostra go broniła, jak był mały. Jesteś najlepszy na świecie i nigdy nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Możesz zostać kimkolwiek zapragniesz, naprawdę. Musisz tylko w to wierzyć. John? John Rambo. Ten potencjalnie głupi wątek coś jednak wnosi i nie mówię tu nawet o bitych dzieciach, chociaż no w porównaniu do Kadzwawy tam nawet bitych dzieci nie było, także to jest jakaś przewaga. Ale no faktycznie coś w tym jest, że no, dobre słowo nie zawsze jest dobre, w sensie no jak macie upośledzonego brata, to nie mówcie mu, że może być kim chce, bo to się może skończyć mniej więcej tak. Zostanie Pawłem Małaszyńskim, któremu ktoś mówił, że może być śmieszny jak Jim Carrey. Oho, mamy żart z kupą, odnotujmy to. 17 minuta, film zaczyna wchodzić na swoje wyżyny humoru. A nie, w sumie żart z kupą był poniekąd na początku już. Ty masz tam coś twardego. No nieważne, żartów, że ktoś się ubrudził kupą, nigdy dość. Okej, skoro już wszyscy dotarli, to możemy się skupić na tym całym śniadaniu, nie? Faceci uważają swój tyłek za zakazaną strefę. Takie tam rozmowy braci przy kurczaku. Ale traktujesz swój tyłek jak normalną strefę eroganą jak każdą inną. Których nie chce być świadkiem. Sexy, bomba sexy! Tak? A to nie jest przeginka? No zajebista fryzurka! Czyli po rozmowie o grzebaniu w dupie, czas na dyskusję o wzorze wygolonym nad... w miejscu intymnym. Wyglądasz czarownicująco, sama bym cię bzyknęła. Stara, no normalnie podjarałaś jak ziusiara. A chuj z tym! Nie wiem, czy przejdzie mi to przez gardło, ale spróbuję. Wyglądasz... czarownicująco! Stara, no normalnie podjarałam się jak siusiara. Czemu ktoś nie powiedział, ej, to brzmi źle. Stara, no normalnie podjarałam się jak siusiara.
Ktoś, kto pisał te frazy, powinien dostać sądowy zakaz do zbliżania się do jakichkolwiek klawiatur, długopisów, piór, mazaków, maszyn do pisania. No, powinniśmy go potraktować tak jak tego typa w zakazanym piórze. Dla dobra narodu. Kiedyś miałem tak bujne życie erotyczne, że po wszystkim nawet sąsiedzi... Serio, nie obchodzi mnie to nic a nic. Czy coś się na tym śniadaniu wydarzy? Czy będziemy po prostu słuchać, jak oni rozmawiają o rzeczach, o których nie mamy ochoty słuchać? To wszystko minie. Tylko musisz się zakochać. Gwoździem imprezy okazuje się być Mikołaj zamówiony dla dzieci. Wielkanoc, bo to śmieszne przecież. I on przychodzi, ale okazuje się, że to Mikołaj stripteaser. Pokaż jeszcze raz i odstawisz szopkę z dawaniem prezentów. O nie, ja nie mogę już. Zamknij japę. Jak zwiejesz, to tak ci nakopię do dupy, że wystąpisz w urzekłamie twoja historia. Ale im powiedział. Nagle do domu wbijają antyterroryści i zawijają Basię, bo zły Jan zrobił tak, huchnął takie coś, że wziął i zadzwonił na policję i powiedział, że to ona i w międzyczasie podrzucił jej koks pod łóżko. Taki spryciarz z tego naszego Jana. Nasza bohaterka próbuje się jeszcze zręcznie wytłumaczyć. To ty wrzuciłaś gaz do naszego busa? Jesteś zatrzymana! Wszystko to Lipton! Do szpitalu nie trafia! Mając na uwadze to KFC, to nie jestem do końca przekonany teraz, czy to był placement, czy po prostu luźny slang. Jeśli placement, to niezłego copywritera tam mają. Niezłe hasło. Wszystko to Lipton! Jeśli jednak slang, to na miejscu kota miałbym już przygotowaną odpowiedź. Wszystko to Lipton! Hej, kapa, kapa, hej, kapa, kapa, hej. Bracia jadą za antyterrorystami, bo chcą siostrę uratować, a tej zostają przedstawione zarzuty. I tu dzieje się coś dziwnego. Otóż przez moment film jest śmieszny. Trochę. Zostaną pani postawione zarzuty udziału w grupie przestępczej, która na oddział antyterrorystyczny współudział w zabójstwie. Wspominał o tym dawno, dawno, dawno temu w swojej recenzji Ikabod. To naprawdę zabawna i trzymająca się kupy komedia. Pomysł, żeby wziąć do roli prokuratora gościnnie Kononowicza, był trafiony. W sensie, to nie wymagało jakiejś wielkiej kreatywności. Trzeba było po prostu wziąć pana Krzysztofa, posadzić go na krześle, kazać mu powiedzieć kilka zdań w stylu typowego prokuratora w typowym takim filmie. I to już było w miarę zabawne, czyli zdecydowanie wystarczyło, żeby zdobyć tytuł najzabawniejszej sceny. Będzie surowa kara za to wyciągnięta. 25 lat dostanie pani. Bo narkotyki to zguba ludzkości. Chociaż z drugiej strony, wystarczyłoby wyciąć jakąkolwiek scenę ze z trudnych spraw i wstawić w ten film i to już by była najzabawniejsza scena w tym filmie, więc to naprawdę nie było wyzwanie. Do tego, i z tym już pewnie mało kto się ze mną zgodzi, ale pojawia się w tym momencie moim zdaniem najzabawniejsza postać grana przez kogoś innego niż Kononowicz. Adwokat Basi, mecenas Ela Rybnicka. I nie wiem, czy ktoś myśli podobnie, ale ja odnoszę wrażenie, że wcielająca się w tę postać Marieta Żukowska jako jedyna po przeczytaniu scenariusza doszła do wniosku, że jest tak pokurwiony, że no tutaj nie ma co grać. Tu po prostu trzeba udawać, że jest się upośledzonym. Dzień dobry, mówi Ela Rudnicka. Przepraszam. Dzień dobry, Ela Rudnicka. Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale właśnie wyciągnięto mnie z obiadu wielkanocnego u babci. Pierwszy raz w życiu nie mogę tam być teraz z nimi. I o ile podobne zadanie ma Paweł Małaszyński, to jego gra przypomina trochę wygupy ośmiolatka, który się popisuje, bo wujek na komunii odpalił kamerę. Natomiast pani Mariecie... pani z nieruchomego poruszyciela autentycznie wierzę, że ta jej postać jest niedorozwinięta. To już jest coś. Tymczasem bracia realizują swój świetny plan. Chcą się dostać do chronionego przez policję świadka zdarzenia z ich siostrą, którym jest gangster Ciasny Wiesiek. On w tej karetce był wtedy, jak ta akcja była. I tak, nie mylicie się, ten pseudonim będzie nawiązywał do spraw związanych z odbytem. A o tym później. Aby uśpić policjantów, Karolek wrzuca tabletki gwałtu do automatu z kawą. Częstują się nią między innymi pani Basia, jedna z pielęgniarek. Hey! Ooh, baby, you got such a soft body.
żarty o gwałcie. Gdy po kawce są już też policjanci, Dawid i Krzyś wchodzą do sali świadka przez okno. A co ty się tak czaisz jak szpak na jebanie? Szpak się znowu aż tak nie czai. Plan się udaje. Dawid przejmuje ciasnego wieśka, a Krzyś się kładzie na jego miejscu i udaje, że to niby on. Wiesz, że się dowiedziałem, dlaczego masz ksywę ciasny? Wydaje mi się, że znam ten film już na tyle dobrze, że mam już pewne podejrzenia, o co może chodzić. Mniej więcej trafiłem. Nasz ginekolog postanawia wykorzystać ten czuły punkt w celu wydobycia informacji. Jak nie chcesz gadać, to się poznamy od dupy strony. Ktoś tu chyba czytał Stiga Larssona. Zastanawia mnie, co musiał sobie pomyśleć Piotr Metzfaldowski, gdy zaproponowano mu tą rolę. Słuchaj, Piotr, mam na ciebie świetną propozycję, zagrałbyś rolę drugoplanową takiego gościa, takiego gangstera, któremu Tomasz Karolak wsadza metalowego bolca w dupę. Co ty na to? No po prostu kurwa no. Dawidowi udało się dowiedzieć w zasadzie tylko tyle, że ciasny Wiesiek nic wspólnego z wrobieniem jego siostry nie ma, a zeznawał przeciw niej, bo po prostu tam była, więc no miał prawo myśleć, że to ona. Zdradził też, że trzeba iść gadać z jakimś Karłem. Gdy w szpitalu pojawiają się przebrani za lekarzy po magierzy Jana, a wszyscy są już ostro naćpani kawą, dochodzi do konfrontacji, z której zwycięsko wychodzą nasi bracia. Oczywiście! Po ustawce... Ej, ty, pokazać ci coś? Pan jest pedofilem. Okej, to akurat też było całkiem zabawne. Pan jest pedofilem. Po ustawce zaglądamy do naszej Basi i sprawdzamy, co u niej słychać. Wiemy, że no póki co nie domyśla się nawet, że wrobił ją jej własny chłopak. Tak możemy chyba wywnioskować po tym, jak wygląda ich widzenie. Nie chciałabym być niegrzeczna. Przecież widzę, jak patrzysz i nie da się ukryć. Nie chciałabym być niegrzeczna. Wiem, że wystawiłbyś ziomo właśnie dla... I tak, ja wiem, że biust Marty Żmudy Trzewiatowskiej jest pewnego rodzaju nobilitacją dla przynajmniej części tych, którzy zdecydowali się oglądać ten film. Ale nie mogę wyzbyć się wrażenia, jak bardzo ta scena jest tutaj na siłę. W sensie, serio? To jest kobieta, którą ktoś wrobił i grozi jej 25 lat więzienia? Nie tryska ona za bardzo humorem, jak na sytuację, w której się znalazła? Wydaje mi się, że ta scena jest czymś w rodzaju odszkodowania. W sensie, tak jakby reżyser mówił, dobra, sorry widzu, wiem, że gówno, masz tu chociaż cycki, żebyś się aż tak na mnie nie gniewał. Tylko, że to nadal wygląda tak, jakby w restauracji dali ci darmowy deser za to, że mięso w twoim burgerze było przez przypadek ulepione z gówna. W sensie fajnie, deser pycha, ale no, nadal nie zamazuje to tej porażki. Oprócz tego, jak to bywa z aresztowanymi stróżami prawa, nie budzi ona zbyt wielkiej sympatii wśród współwięźniarek. 5 lat temu zgarnęliśmy za kradzież pościeli z Ikei. I doklepałaś mi do tego kradzież łóżka. Można ukraść łóżko z Ikei? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Żeby było śmieszniej, to nasz najlepszy chłopak na świecie Jan nasyła ową złodziejkę na Basię, aby ta się jej pozbyła w nocy czy coś. I co myślicie, że to tak przejdzie bez echa? Że scenarzysta nie wykorzysta znakomitej okazji do tego, aby była scena, że ktoś przemyca broń w jakimś otworze w swoim ciele? Nie jest to jednak istotne, bo Basia jest już przygotowana na to i razi kobietę prądem. W międzyczasie bracia wręczają nagranie policji. Ale że policjantem jest Jan, to do niego one trafiają i cały wysiłek w sumie w pizdu. Szajka kota jedzie do tego Karła, o którym ciasny Wiesiek mówi, i wywozi go nad wodę. Chcą go tam utopić, ale on spada na jakiś kuter, śledzi ich cały czas Karolek. No, ogólnie dużo zabawnych rzeczy się dzieje. Jajca niesamowite. Ale może pominmy. Ostatecznie bohater grany przez Małaszyńskiego informuje braci, że Jan to zdrajca i trzeba ratować siostrę. Jako że ponoć ma być ona przetransportowana na komendę, to w celu przejęcia jej Karolek organizuje holownik, a Krzysiek tworzy aplikację, która pełni rolę pilota do sygnalizacji świetlnej w mieście. Nie no, pewnie, dlaczego nie? Krzyś, męska kura domowa, lubi gotować i sprzątać, dzieci go nie szanują, w wolnych chwilach hakuje miasto. Sama akcja jest na tyle kretyńska, że w pewnym momencie zaczyna to wyglądać tak, jakby misją naszych bohaterów było zamordowanie wszystkich, co są w tym radiowozie, a nie ratowanie siostry.
te efekty. Te efekty. Po scenie pościgu, do której nie mam już nawet ochoty wracać myślami, Beata krzyczy na swoich braci, mówi: debile, po co żeście mnie odbijali, była bezpieczna. Oni na to: chuja byłaś, a niebezpieczna, ale to wszystko ja za tym stoi. No i oczywiście jest lament. Czyli co, teraz będzie zemsta? Nie, nie. Jeszcze oglądamy, jak Karolek uczy panią adwokat walczyć na jakimś dachu, na jakimś budynku. Ej, a może by tak olać to? Może przejdźmy już do zakończenia? Rodzeństwo śledzi Jana. Ten udaje się do jakiegoś rosyjskiego mafioza, który... Zresztą nie, to jest tak głupie, że może lepiej Basia mnie wyręczy? Facet ma coś z Declan. Kreuje się na artystę. Ma klub go-go, w którym reżyseruje dziwki, każe im tańczyć pod jezioro łabędzie. Okazuje się, że Jan wisi gościowi pieniądze i idzie do niego, żeby mu powiedzieć, że jeszcze nie ma pieniędzy. Nie mam jeszcze pieniędzy. To na kut mnie zawracasz głowy? Może byś... To jest całkiem słuszne pytanie. Na kut mnie zawracasz głowy? Chwilę później mafiozę zaczyna gonić Basia z braćmi. To ma... sens. Fuck you! Fuck you! Fuck you! You fucking shit! Fuck you! Nie, to jest po prostu głupie. W międzyczasie mamy jeszcze taki gag, jak Dawid pomaga telefonicznie swoim pacjentom odebrać poród. I mimo że wszystko jest strasznie chaotyczne, że wszystko się tak szybko dzieje, że nie bardzo wiemy, o co chodzi, to jeszcze dostajemy wątek o jakiejś kobicie, która rodzi, która nas kompletnie nie interesuje, bo nie wiemy nawet, kim jest, ale ona rodzi. I no, martw się, widzu, martw. W końcu po wysadzeniu drzwi, czy tam, nie wiem, całego budynku, nie pytajcie. Basia wyciąga informację, że to Jan za tym stoi, bo wisi kasę jakiemuś innemu tam. Myślałem, że ona już wie, że on za tym stoi. Ale nieważne, zamieszanie. Tu wybuchy, tu ci biegną i strzelam, pak, pak, dziecko się rodzi. To było po prostu niepotrzebne w filmie. To było naprawdę bardzo, bardzo niepotrzebne. Przejdźmy już może dalej. Okej, rodzeństwo szykuje więc plan zemsty na Janie i jego bandzie. Aby wykonać ten plan, potrzebują gazu łzawiącego, którego pilnuje ta babka, co egzamin na początku przeprowadzała. Ja tylko opowiadam, tak? Widzę w tym dokładnie tyle samo sensu, co wy. Zadaniem Dawida jest uwiedzenie jej, tak żeby Karolek mógł jej ugrać klucze i tak potem się włamać i wiadomo. Podczas wykonywania go okazuje się, że grana przez Danutę Stękę kobieta też lubi analne zabawy. Więc zakochują się w sobie. I tutaj Tomasz Karolak nam pokazuje, że nie jest to zbyt łatwe zadanie aktorskie, żeby okazać, że się cieszysz, że ktoś ci wsadza ktoś coś w odbyt. Wypada to blado. Wszyscy się zgadzają, żeby darować sobie ten wątek, tak? Dziękuję. Idziemy dalej. Akcja ma polegać na tym, że nasi bohaterowie paraliżują komisariat gazem łzawiącym i udają, że chcą ukraść koks Janowi po to, aby się wydało, że to on go ma. Jednocześnie Krzyś filmuje wszystko i prowadzi z tego transmisję live na YouTubie. Jesteśmy na YouTubie w czasie rzeczywistym. W jaki sposób przebiegnięcie po tym aucie macie przyspieszyć, debilu? No, kolejna sprytna. I czemu kurwa nie gokart? Ja... Dobra, chuj, kończymy. Kończy się to wszystko dobrze, pod warunkiem, że z jakiegoś powodu kibicowaliście tej bandzie imbecyli. Ja najbardziej oglądając ten film kibicowałem temu takiemu kwadracikowi, co się porusza z tej strony do tej. I ja kibicowałem, żeby on był już tutaj. I już teraz jest tutaj. La 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 la. Żywię się seks taśmą i wpadkami polityków. Też chcę być medialną babką, więc całujcie mnie po tyłku.